Partnerem podcastu Myśl na Dziś jest marka Health Labs Care, producent suplementów diety i kosmetyków stworzonych z myślą o potrzebach nowoczesnych kobiet. Jakby tu może bardziej do singielstwa się odniosę tutaj. Pamiętam jak zaczęłam tak coraz bardziej świadomie sobie zdawać sprawę, że mi się podoba życie w pojedynkę. No bo singlami, singielkami jesteśmy z różnych powodów, tak? I rozstajemy się, nie znaleźliśmy jeszcze nikogo, ale zwłaszcza po tym rozstaniu bywa takie jak już przebolejemy stratę, żałobę, takie bywa mogę zrobić wszystko, nie muszę się gdzieś tam oglądać na drugą osobę, rzucamy się w wir życia i jest super. Aczkolwiek często u niektórych osób, u części osób przychodzi taki moment, że dobra, wyszalałam się, zobaczyłam, odżyłam, ale znowu bym chciała za rękę w parze. No a są osoby, które mówią, nie chcę tego zmieniać. Zaczynam sobie to układać, tak? Świadomie. I po prostu kontynuują. Jakby jeśli ja wchodzę w jakieś relacje, spotykam się z kimś, oczywiście nigdy nie mów nigdy, może być różnie, ale gdzieś otwarcie też to komunikuję na początku. Staram się mówić o swoich oczekiwaniach, swoim poglądzie na życie, tym jak żyję, tym, że za bardzo nie chciałabym zmieniać, że rzeczywiście jestem w miarę otwartą osobą i tak dalej. Ale że no właśnie, tu bym nie chciała mieć z jednej strony dzieci. Bo wiesz, jak spotykasz też osoby już trochę w tym wieku, nie wiem, przez aplikacje randkową, no w życiu w ogóle, no to ktoś tam ma zawsze oczekiwania sprecyzowane, pragnienia na to, jakby na przyszłość, na swoje życie. To czasem się po prostu nie układa, bo na przykład jak chcesz być w związku, a nie spotykasz odpowiedniej osoby, no to lepiej też nim nie być, niż być, ale też nie terapeutyzujmy z kimś toksycznym i odpowiednim. No to wiesz, no ja wolę uczciwie powiedzieć to gdzieś na początku znajomości, że no dzieci ze mną nie będzie jakiegoś takiego mainstreamowego pojmowanego związku też nie. Otóż tu wiesz, tu w ogóle jeszcze o związkach, o monogamii, nie monogamii. Wiesz, monogamia ma 1000 odcieni, a nam się często wydaje, nie rozmawiamy o tym, jak chcemy, żeby nasza relacja wyglądała i zakładamy różne rzeczy z góry i potem się różne rozjeżdżają drogi. No to też są bardzo ciekawe tematy, które można by drążyć. No ale właśnie, no to jest znowu kwestia tej komunikacji. No i nie wiem, jak ja to robię. Ja jestem też otoczona, wracając do swojego pytania, otoczona jestem przyjaciółmi, no bo poukładam sobie życie. Mam rodziców, jakąś bliską rodzinę, pasję, żyję sobie tak, jak chcę. Często pada pytanie takie o jakąś bliskość. No, ale wiesz, bliskość mam z przyjaciółmi, z rodzicami. Ja jestem w stanie sobie sama też zapewnić na różne sposoby tą bliskość, czułość wobec mnie ciała, bo to jest potrzebne, to tutaj akurat nie można tego się odżegnywać. I jakby, no i też w tych relacjach, w które wchodzę, to wchodzę w nie właśnie po to, żeby mieć bliskość, żeby mieć jakieś różnego rodzaju spełnienie i psychiczne, i fizyczne. No więc to jak najbardziej jest do zrobienia, no tylko żeby to było zgodne z tobą, tak? Zgodne z tobą, żebyś rozpoznawał swoje potrzeby, no i według nich te potrzeby, tymi potrzebami się opiekowała, nie? Więc tak, no oczywiście, że są jakieś różne momenty, ale generalnie tak szczerze nie miałam nigdy takiego momentu zwątpienia w te swoje wybory, a też to też nie był też taki moment, bo czasem pada takie pytanie, kiedy ty to poczułaś, kiedy to zrozumiałaś? No to jest stopniowe, to jest po prostu dojrzewanie w takich decyzjach, w tym właśnie znajomości siebie. No więc ciężko mi tutaj dać jakąś złotą receptę, bo każda osoba może mieć inaczej. I to też jest jak najbardziej okej, jak nam się zmieni. I to, że ktoś mówi, o Jezus, uwielbiam żyć w pojedynkę, a potem, nie wiem, znajduje miłość życia, czy po prostu znajduje fajną osobę, z którą chce iść przez to życie i okej, i super, tak? To też tutaj nie jesteśmy jakby z kamienia, ale generalnie no da się, ja wszystkim mówię, że się da i no myślę, że dla tych, co szukają miłości, to może nie być super optymistyczne, czy dla tych, co bardzo pragną dzieci, ale dla tych, co są bardziej w moją stronę wychyleni i wychylone, to naprawdę tak. I to super w porządku życia. Nowa myśl na dziś czeka na Ciebie od wtorku do piątku o 7 rano. Pełna rozmowa, z której pochodzi fragment, dostępna jest na Karolina Sobańska Podcast, a link do konkretnego odcinka znajdziesz w opisie.
Obserwuj Myśl na Dziś i Karolina Sobańska Podcast na Spotify i iTunes, aby być na bieżąco. Po więcej treści zajrzyj na Instagrama Karolina Sobańska.